Tak, panie Mateuszu, określą gramy. Panie Rysiu. No. Czyżby znowu obrona Grünfelda? Nie. Obrona Niemcowicza? Pięknie. Uff, co teraz? Może tak. A może elastycznie tak. No to tak. Tu się nie boimy, bo po zbiciu biorę czarne pola i będzie problem z pchnięciem pionka C. No to tu. Tu znowu się nie boję zdwojenia pionków. To cały czas o tym mówię. Jeżeli ktoś to widział, o! I tu mam bogaty wybór. No, mam problem z pionkiem tym, tego się pozbywam. No mam teraz problem tu i tu. No to może tak tym razem. Muszę szybko zroszować. Pan Rysio już mnie dwa razy stuknął. O, to mi się podoba, bo ten goniec będzie stał na aucie. Nie chcę tam nic. I tu mam problem. A, nie mam szacha. Myślałem, że tam szacha i zabiorę gońca. Roszuję. Cokolwiek to się dzieje, roszuję. Goniec B2 się nie boję. Goniec B2 chce pan Mariusz zagrać. Pan Ryszard, przepraszam. No może zagrać goniec B2. Trudno. Niech zagra. Najwyżej pozycja się uprości na remie, ale wydaje mi się, że w tej chwili mam ciut lepszy rozwój. Ciut lepszy rozwój mam. O. I teraz pytanie, co dalej? Czy zostać bez piona? Czy pójść na uproszczenia? Uproszczenia są ryzykowne. Udajemy, że gramy gambit. Udajemy, że gramy gambit. Ta wieża się nie mieści. Nie ma ruchu B6. Okazuje się, że był ruch B6. Nie można bić gońca.
Bo rentgenem wieża patrzy. Czyli słusznie podjąłem decyzję, że uznałem, że gram gambit. Tu. Patrzę tu. Chcę dać mata. Ni mniej, ni więcej. Tylko mata chcę dać. I przerzucę, chcę wieżę przerzucić. No to przerzucam. Na hetman H3 z przyjemnością przyjdę wieżą na H4. Oj, coś kawa na mnie słabo zadziałała. No, musiał herbatą się wzmocnić. Herbata dwa razy mocniejsza niż kawa. 18 herbat w niej. Różnych. Osiemnaście herbat na hetman G6, goniec E4 planuję. I będę tam młynkował. Tu chciałoby się dać mata. Skoczek C5. Hetman. W zasadzie wydaje mi się, że w takiej trudnej sytuacji no nie mam go nic G7. Odbiję, trudno. I wymienię hetmany. Stracę impet ataku. Panie Rysiu, nową, ładniejszą pan się zapisze w kolejce. Taka moja delikatna propozycja. Nie dam. Nie oddam ani guzika. Tu chcę szachnąć. No to zrobię podwiązkę. Szachnę tu. Król się nie bardzo tam jakoś czuje. Nie bardzo. Oj, dziękuję, panie Rysiu. Oj, dziękuję. No tu poprawnie muszę zbić, chociaż można grać też D6.
A skoczek C6 można grać. A tu się pan zauroczył. Tu trzeba było zbić tu. I tu. I to jest lepsza białych. Ze względu na parę gońców słabe piony nie mają znaczenia. Lecimy dalej. Pan Tadeusz, a ja dziś poczekam, aż się pan Piotr zmęczy graniem i na koniec. Bardzo dobry pomysł, panie Tadeuszu. Ja już się zmęczyłem siedzeniem. Zmęczyłem się siedzeniem. Hetman B3 też zabiera gońca. Dobry wieczór, panie Wiesławie. Pan Przemysław, motywacja jest duża. Dostałem od żony piękny zestaw szachowy, trzeba coś z tym zrobić. Panie Przemysławie, ja wiem, szczerze mówiąc, tak żona pana, jak żona ukierunkowuje męża na szachy, to tak jakby chciała mieć więcej czasu dla siebie. Czy grając w niej można zaczynać naukę od D4? Oczywiście, oczywiście. Jak pan chce, panie Przemysławie, pan zaczyna. Przy okazji chciałem powiedzieć, że dzięki pomocy państwa mam fotel, który niedługo będzie miał 2 lata i wytrzyma jeszcze kilkanaście. Mam monitor, mam komputer, który też ma niecałe 2 lata, jest wyjątkowo dobry. Także jeszcze raz dziękuję za wsparcie i że wspólnie budujemy to. Lecimy dalej.